Pod koniec marca Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki zorganizowało dla młodzieży warsztaty, podczas których ożyła tradycja podkrakowskich pucheroków. Zwyczaj ten to chodzenie po pucherach w niedzielę palmową. Przypomina nieco bożonarodzeniowe kolędowanie, wywodzi się z XVII-wiecznej tradycji krakowskich żaków, ubranych w stożkowe czapy i kożuchy przepasane powrósłami, zbierających datki i wygłaszających wierszowane oracje. Dziś zwyczaj ten zachował się jedynie w kilku wsiach gminy Zielonki – Bibicach, Zielonkach i Trojanowicach. Celem warsztatów w Centrum Integracji Społecznej było wskrzeszenie 500-letniej tradycji pucheroków i zachęta uczniów do udziału w przeglądzie pucheroków w Niedzielę Palmową w Bibicach. W warsztatach wzięli udział trzecioklasiści z Modlnicy, Bibic i Raciborowic, przedszkolaki z Węgrzc, uczniowie z Zielonek, Owczar, Koszkwi oraz Woli Zachariaszowskiej. W sumie około 150 dzieci. Podczas warsztatów ich uczestnicy oglądali tradycyjne stroje pucheroków, zdjęcia, słuchali oracji wygłaszanych podczas poprzednich przeglądów pucheroków. Większą część warsztatu zajęło samodzielne wykonanie czapki pucheroka. Wystrojone w nowe nakrycia głowy dzieci uczyły się wierszowanej oracji. Wstańcie gospodyni, wstańcie gospodarzu, bo już dzień nastaje, pucheroki na podwórzu. Przyszliśmy tu do was i orację głosimy. Dodzie nam kołacza, to się posilimy. Pocie, ja ich nie omijam, jak mi nic nie docie, to je porozbijam. Tegoroczny gminny przegląd pucheroków z rynku bibickiego kapryśna kwietniowa aura przeniosła do wypełnionej do ostatniego miejsca sali w Domu Ludowym w Bibicach. Publiczność wysłuchała oracji 10 grup barwnie przystrojonych pucheroków. A ju pucherocek, tranowskich obocek, wlazłem na pniocek, z pniocka do dołecka, zabiłem obocka, a z tego obocka baran i owiecka, a z tego barana mleko i śmietana, a z tej śmietany kościół murowany, a z tego kościoła jest piękna szkoła, a z tej szkoły wleciał nauczyciel goły, bo nauczyciele stajkowali i uczyć na nie chcieli, bo za mało pensji mieli. Są buki na mieście i czym przynieście, i placki z twarogiem, zostańcie tu z Bogiem. Pochwalony, pochwalony, dużo copka wąs smolony. Dopiero my się dowiedzieli, ty kwietny niedzieli, że zdrajcy ludości za piecem siedzieli. Idzie z Woli Tyloja Nowit, Węg, Zielonek i Batowic. W wielu domach w drzwi zapuka, czapką się pokłoni, laseczką zastuka. Na dębenku puku, puku, na piształce fiku, fiku. Cztery panny w tańcu, osoba na końcu. Jeździłem po świecie, byłem zawoźnicy. Miałem chłopowi zieloka, ciotkę celowni. A dajcie mi jajek 5, to będę wam zdjęć. I będę wam swogi psidy na drugi rok. Ogromne brawa. Jak gotowi? Będziecie głośno mówić? Do mikrofonu, dobrze? Pucheroki, nieboroki, po Bibicach chodzą. I śmieszne oracje gospodynią głoszą, a gadają, gadają, laseczkami stukają, od domu do domu do drzwi pukają. Ogromne brawa! Przyleciał promyczek na Bibicką wioskę, to papi śnieg i lody, to już czas na wiosnę, ale mroźna zima śniegiem poruszyła pola, lasy, łąki mrozem zabieliła. Dziś kwietna niedziela, od rana do wieczora chodzi po Bibicach pucheroku wiela. Stukają, pukają, mowy wygłaszają, gdzie dobra gospodyni łaski wypraszają. Dziś
Dziś kwietna niedziela od rana do wieczora chodzi po bibicach, pucheroku wiela. Stukają, pukają, mowy wygłaszają. I ja też przyszedłem do waszego domu. Pięknie ja was proszę, nie mówcie nikomu. Dajcie sera, masła i trochę grosiwa, by na święta wielkanocne dusza ma była szczęśliwa. Brawo! Wstańcie gospodni, wstańcie gospodarzu, bo już dzień nastaje, puche roki na podwórzu. Popatrzcie się na mnie i rzetelnie obsłużcie i duże jajeczka do koszyka włóżcie. Żebym se nie myślał, żeście bardzo skąpi, kto puche roka polubi, ten do nieba wstąpi. A moja gosposiu, nie trzymajcie mnie długo, bo mnie tam wygląda gospoduni. Brawo! Ja jestem strasznie ciekaw, czy chodziliście w Krakowie po domach i po blokach, co? Chodziliście? Będziemy chodzić. Będziecie chodzić, dobrze. Ludzie, posłuchajcie, parę groszy dajcie. To wam przedstawimy, jak do Jerozolimy na osiołku lichym Jezus wjechał cichy. Są w bibicach puche roki, niestety same chłopoki. Wymarzyły se dziewczyny, że powstaną pueliny. Co buzie se dadzą, wymazać sadzą. W ręce zamiast szczotek mocno chwycą młotek. Czapki przyozdobią w piękny pawi ogon. Brawo! Gotowi jesteście, tak? I ja wam powiedział taką oracyjo. Jak mi nic nie docie, to wam kury głowy biją. Są kuki na mieście, idźcie mi przynieście. Są placki z twarogiem, zostańcie tu z Bogiem. Brawo dla dziewczyny. O, przepraszam, dla puche roku. Puche roki, niebo roki. Chodzą po bibicach i śmieszne oracje. Gospodynią głosą. Dajcie syra, masła i trochę grosiwa, by na święta ma dusza baszyćwa, żeby wam się porodziło, żeby w komorze dużo było, a jak biz nie docie, to w komorze myszy mieć będziecie. Brawo. Rozumiem, że takie oracje mówiłeś, chodziłeś rano i masz pełny koszyk, tak? Słuchajcie, ta kiełbasa tak pachnie, że naprawdę. Tak, prosimy jeszcze, tutaj jest mała niespodzianka, będą recytowane wiersze. Tak, wiersze pana Henryka Banasia, oczywiście. Byłem pod patrią, ojczyzną, która dzieliła granice. Tam obiecane królestwo, tu chłopskie serce, w środku moje. Pójdę jutro kamieńcem, wąwozem jurajskim, wśród zagajników, drożyń, zwyczajnym krokiem wiejskim, pójdę dumny. I tak wytrwale, codziennie skoro świt na niebie, idę za pługiem, dla chleba, idę przez ciebie, wsi moja. Ogromne brawa dla zespołu szkół w Bibicach i ogromne brawa przede wszystkim dla pana Henia Banasia. Obiecuję, że na przyszły rok, jak przyjdziecie, to będzie piękne słońce, piękna pogoda. Zapraszam na przyszły rok. Dziękujemy bardzo. Będziemy pana Henryka trzymać za słowo, że ta pogoda na pewno się uda.